wkroczyły zapisy na akcje największego polskiego bezpieczyciela PZU S.A. Debiut tej spółki na giełdzie przewidziany jest na połowę maja. Zapisy te są obwarowane szeregiem limitów. Można kupić maksymalnie 30 akcji, od 3 do 30 akcji w jednym zapisie i to w jednym domu maklerskim. Nie można zakładać po prostu kilku rachunków i w kilku biurach kupić po 30 akcji i nie można brać specjalnych kredytów, tak zwanych lewarów na zakup tych akcji. No ale pytanie, co mają zrobić ci, którzy nie mają oszczędności? No bo żeby kupić 30 akcji, których cena maksymalna będzie wynosić 312,5 zł, no trzeba mieć ponad 9 tysięcy złotych. Dzisiaj kompania przedstawia różne możliwości, jakie daje rynek kredytów. Można wziąć kartę kredytową, czy gotówkę z karty kredytowej, zaciągnąć debet w koncie, albo kredyt gotówkowy i tak sfinansować po prostu zakup tych 30 na przykład maksymalnie akcji PZU. Ale należy pamiętać, że te kredyty no, są drogie, to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt procent w skali roku kosztu, no i o tyle od razu muszą wzrosnąć akcje PZU, żeby po prostu nie stracić na tej operacji. Między innymi dlatego są te ograniczenia dotyczące kredytów, po to, żeby indywidualni inwestorzy nie zaciągali na potęgę kredytów, bo to naprawdę może sprawić, że po prostu ta inwestycja nie przyniesie żadnych korzyści. Chodzi o to, żebyśmy inwestowali z własnych oszczędności, ale takie możliwości istnieją i my je przedstawiamy na naszej porównywarce. Można wziąć kredyt gotówkowy, kartę kredytową albo debet w koncie. Po dokładny raport zapraszamy na ten temat, zapraszamy na naszą porównywarkę finansową komperia.pl. Dziękuję.